Brygadier Tomasz Gierasimik, rzecznik podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj ćwiczymy wypadek z udziałem wielu osób. Współdziałanie służb i instytucji, począwszy od Państwowej Straży Pożarnej poprzez Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policję, Straż Graniczną. Także wykorzystujemy tutaj śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego w Suwałkach i wiele innych podmiotów zaangażowanych w te ćwiczenia. One służą po to, aby tak naprawdę skoordynować działania wielu służb przy zdarzeniu z udziałem wielu poszkodowanych, czyli tak zwanym masowym, kiedy potrzeba dużej ilości sił i środków i potrzeba jak najszybciej udzielić pomocy poszkodowanym zarówno w wypadku komunikacyjnym, to akurat w tym przypadku jest wypadek komunikacyjny, ale też mamy inne przecież przypadki, kiedy należy takiej pomocy udzielić wielu poszkodowanym.